Ruszył program PFRON Aktywny Samorząd na rok 2024. Są to ogromne dofinansowania na pojazdy medyczne, takie jak wózki elektryczne, napędy do wózków i skutery inwalidzkie. A teraz jakie konkretnie? Na wózek inwalidzki elektryczny możemy dostać dofinansowanie podstawowe w kwocie 17 600 zł. Dodatkowo można ubiegać się o zwiększenie puli po orzeczeniu specjalisty PFRON. Na napęd elektryczny zwany przystawką do wózka możemy ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 8 250 zł. Na skutery inwalidzkie elektryczne kwota jest taka sama jak przy napędach, 8 250 zł. W przypadku skorzystania każdego z tych dofinansowań musimy mieć 10% wkładu wartości pojazdu. Za taki wózek elektryczny Medilife Row zamiast 18 000 zł zapłacisz 1800 zł. Za taką przystawkę Medilife Alpha zamiast 9000 zł zapłacisz 900 zł. Za taki skuter zamiast zapłacić 10 900 zł zapłacisz 2650 zł. Program skierowany jest dla osób niepełnosprawnych, a całość procesu rejestracji odbywa się w punktach PCPR lub online i jest bardzo prosta. Jeśli jesteś zainteresowany i potrzebujesz więcej informacji, dla kogo jest ten program i jak się o niego ubiegać, to zobacz nasz dłuższy film, link zamieszczam w opisie. Jeśli potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę mobimed.com.pl lub zadzwoń 720 705 705.